Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale Myśl jak neuroterapeuta. Dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych szczegółów, niuansów, które mogą rozbudować Wasze myślenie pod kątem testów nerwomięśniowych, z których ja korzystam w bardzo dużej mierze w swoim gabinecie. Pokażę Wam, jak testować na krótkiej i długiej dźwigni, jak to później interpretować i co nam może dać taka właśnie wiedza. Zapraszam do materiału. Wspólnie z Natalią pokażę Wam dzisiaj na przykładzie kilku obszarów, jak można bawić się testami, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby wiedzieć, jak to działa i później dopasować tę diagnostykę bezpośrednio do danej osoby. Dlatego, że wiecie, że terapia i diagnostyka powinna być szyta na miarę osoby i problemów, z którymi ona przychodzi. I teraz tak, załóżmy hipotetycznie, że macie osobę, która przychodzi z jakimś problemem w kompleksie barkowym, dyskomfortem, bólem przy niektórych ćwiczeniach i tak dalej. I jest to problem w stawie ramieno-łopatkowym, tak? Czyli coś tutaj się dzieje. I oczywiście wtedy możecie testować, tak? Możecie na przykład testować sobie mięsień piersiowy większy, tak? Który jest zginaczem horyzontalnym i rotatorem wewnętrznym. Więc stosujemy go w taki sposób, że mamy zgięcie horyzontalne, mamy aksjonalną rotację wewnętrzną, pacjentowi prosimy go o utrzymanie takiej pozycji, a ja na przykład wykonuję ruch wyprostu horyzontalnego, czyli ciągnę do siebie. Utrzymaj taką pozycję. Trzymaj. I się okazuje, że na przykład ten obszar fajnie działa. Trzymaj. Ok, fajnie działa, kiedy testuję neutralnie, jakby nic nie robię. Trzymaj. Czuję, że Natalia jest w stanie obciążyć ten mięsień. Lekko, ale też trochę mocniej. Jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Czuję, że bardzo spokojnie u niej to napięcie narasta. Idealnie, wprost porównanie do siły, które wprowadzam. Oczywiście trzymaj. Jakbym wykorzystał manipulację na wrzątko nerwomięśniowe, że skrócę sobie te włókna, skrócę właśnie tego piersiowego większego, aknu środkowego, utrzymam taką pozycję, to ten mięsień mi odpuszcza. To znaczy, że jest normotoniczny, jest idealnie. Ale weźmy na przykład taką sytuację hipotetyczną, oczywiście u Natalii tak nie ma, że ten mięsień jest wyhamowany. Ona próbuje go obciążyć i nie jest w stanie tego zrobić. Czyli na przykład trzymaj. Na przykład nie jest w stanie tego zrobić, tak? Oczywiście my tutaj teraz udajemy, że to nam po prostu nie działa. Czyli ten mięsień ma obniżone napięcie, nie wiemy dlaczego. Jeśli chodzi o kompleks barkowy, możecie testować wiele rzeczy, tak? Możecie testować grupę zginaczy, możecie testować piersiowy większy, najszerszy grzbietu, u łopatki możecie testować rotatory zewnętrzne, wewnętrzne. Jest tego bardzo dużo. Słuchajcie, jeżeli pacjenci przygotowa Was z bólem kompleksu barkowego, z tym problemem, to struktur, które możecie testować, jest przynajmniej kilkanaście w samym tym obszarze. I na przykład możecie stosować też sobie grupę zginaczy, tak? To jest taki ogólny test dla mięśnia bicepsa częściowo, ale też dla mięśnia naramiennego, głównie przedniego aktonu. Utrzymaj taką pozycję. Jeśli okazuje się, że Natalii też ten mięsień na przykład działa, trzymaj. Dobrze, skracam sobie włókna i też mi się wyhamowuje, czyli też jest normotoniczny, tak? Dla przypomnienia oczywiście, jeżeli mięsień jest wyjściowo silny, wykorzystujecie manipulację, on się wyhamowuje, to jest opcja idealna, tak powinno być, jest normotoniczny. Jeżeli wyjściowo jest słaby, jest wyhamowany, jeżeli jest silny, ale po manipulacji nic się nie dzieje, to jest hipertoniczny, tak? Czyli tego napięcia jest za dużo. I załóżmy sobie taką sytuację, że ten obszar też u Natalii, trzymaj, nie działa, tak? Czyli załóżmy hipotetycznie, że nie działa część środkomieścia piersiowego większego, i tutaj nasze zginacze też nie działają. I sytuacja jest taka, że możecie oczywiście testować tak jak ja, na długiej dźwigni. Czyli zobaczcie, ja staw ramieno-łopatkowy obciążam nie tylko przez staw ramieno-łopatkowy, ale na przykład też przez łokieć. I na przykład okazało się, że ten pacjent na przykład miał jakiś uraz łokcia. To ja ten test mogę zmodyfikować. A na przykład przy teście pojawia się jakiś dyskomfort, coś jest nie tak, albo po prostu chcecie zawęzić pole myślenia. Więc możecie ten test stosować na krótkiej dźwigni, czyli ja po prostu omijam łokieć. Rzadko testuje się od razu na krótkiej dźwigni, dlatego że długa dźwignia jest o tyle fajna, że jest dużo prostsza do zrobienia dla terapeuty. Już samo utrzymanie ręki od pacjenta wymaga jakieś zaangażowania mięśni i ja, im ta dźwignia jest dłuższa, tym potrzebuję mniej zewnętrznej siły, żeby te struktury obciążyć. Więc wyjściowo testuję na długiej dźwigni, bo teoretycznie nie powinno być różnicy, czy ja testuję tak, czy ja testuję tak. Mięsień i tak powinien działać, czyli układ nerwowy i tak powinien dobrze zarządzać. Ale jakby się, słuchajcie, okazało, że ja testuję sobie w ten sposób i na przykład mięsień mi nie działa, uwaga, stymulacja, nie działa, jest wyhamowany, a obciążam sobie w ten sposób, trzymaj, i na przykład on mi zaczyna działać,
To znaczy, że ja mogę sobie hipotetycznie wysnuć taką teorię, że coś jest nie tak z łokciem. Oczywiście, jeżeli było tak, że kilka struktur nie działało prawidłowo, to ja wszystkie mogę testować. Czy to zginacze na krótkiej dźwigni, czy piersiowy większy na krótkiej dźwigni i by się okazało wtedy, że coś jest nie tak z łokciem. I wtedy, słuchajcie, mogę sprawdzić, co z tym łokciem jest nie tak. Żeby to na przykład zrobić, to jest oczywiście już troszeczkę trudniejsze, to możemy sprawdzić sobie, co się dzieje na mięśniu wskaźnikowym. Mięsień wskaźnikowy, słuchajcie, to jest mięsień, który po prostu działa prawidłowo. Weźmy sobie na przykład te zginacze, ja sobie testuję te zginacze, one mi działają wyjściowo, robię manipulacje i się pięknie wyhamowuje. To jest mięsień wskaźnikowy. Mięsień wskaźnikowy po prostu ma Wam reagować na Wasze obciążenie i na manipulacje na wrzeciątko nerwomięśniowe. Ewentualnie, jeżeli używacie innych odruchów, na przykład zamiast manipulacji odruchu ucieczki, to też powinno to działać w ten sposób. I w tym momencie mogę sprawdzić, słuchajcie, co z tym łokciem się dzieje. Jak to zrobić? Biorę sobie mięsień wskaźnikowy, ok, sprawdzam, utrzymaj sobie tak pozycję, biorę, słuchajcie, sobie łokieć i ja ten łokieć mogę sprawdzić. Mogę zrobić na przykład trakcję na łokieć i ocenić, co się wydarzy. Jak widzicie, trzymaj, nic się nie dzieje. Jeżeli by się nic nie wydarzyło, to wiem, że system torebkowy i więzadłowy w łokciu działa prawidłowo, bo ja obciążyłem torebkę i więzadła, rozciągnąłem włókna maksymalnie i nic się nie wydarzyło. I sprawdzam sobie też drugą wariację. Mogę sobie sprawdzić kompresję. I sprawdzam sobie, ale zasymulujmy, że nie działa, tak? Czyli ja zrobiłem sobie kompresję i mięsień mi się wyhamował. To znaczy, że tutaj coś się dzieje z samymi stawami, tak? Może z chrząstką stawową, może z jakimiś obszarami, receptorami w obszarze stawu, które będą reagowały na kompresję. My sobie w bardzo dużym uproszczeniu mówimy, że to jest temat staw, tak? Jeżeli wskaźnik wyhamowuje się na właśnie trakcji, to znaczy, że coś jest nie tak z więzadłami. Jeżeli wskaźnik wyhamowuje się na kompresji, to znaczy, że coś jest nie tak z stawami. W dużym uproszczeniu. Oczywiście moglibyśmy sobie ten test zrobić też na mięśniach, które testowaliście. Nawet będzie to być może prostsze na początku, bo możliwości w neurostyce zawsze mamy kilka, tak? Minimum dwie, ale tego jest zawsze więcej, więc możemy sobie żonglować, wybierać, który test będzie mi bardziej pasował do danej sytuacji, albo mogę wykorzystać sobie dwa albo trzy testy, żeby upewnić się, że na pewno jest tak, jak tutaj testuję i to nie jest jakiś błąd pomiarowy albo moje niedopatrzenie z tej strony. Więc mogłoby się okazać tak, że jeżeli na przykład mielibyśmy, słuchajcie, tutaj niedziałający na przykład ta grupa zginaczy, tak, mięsień ramienny, biceps i tak dalej, ja sobie testuję. One u nas tutaj, jak symulowaliśmy z Natalią, były słabe. I sytuacja jest taka, że robię sobie trakcję i on mi się włączył. To znaczy, że problem jest stawowy. Dlaczego? Zobaczcie, jest inna interpretacja, czy jest na mięsieniu wskaźnikowym. Dlatego, że ja sobie robię teraz trakcję, odciążam sobie dysfunkcyjne stawy i mięsień mi zaczyna działać. To ja wiem, że tu jest problem stawowy. Jeżeli by się okazało tak, że mięsień nam nie działał, był hipotoniczny albo hipertoniczny, a ja zrobiłem kompresję w stawie, kompresję, czyli zbliżyłem do siebie struktury stawowe, trzymaj, i on mi zaczął działać, to znaczy, że ja odciążyłem dysfunkcyjne więzadła, skróciłem je, skróciłem torebkę stawową, zmniejszyłem napięcie na tych tkankach, zmniejszyłem sygnał receptorowy i włączy mi się staw ramiennoopadkowy. Więc jest inna interpretacja tych struktur, dlatego że jak testujemy sobie mięśnie powiązane z dysfunkcją, czyli ja testuję sobie ten naramienny i na tym dysfunkcyjnym naramiennym sprawdzam sobie coś, to moje założenia są takie, że ja chcę sprawdzić tutaj, co mi spowoduje, że ja odciążę tę dysfunkcję, spowoduje, że będzie ona lepiej działała. Więc jeśli chodzi o stawy, to ja będę sobie oddalał struktury, a jeżeli ja sobie będę zbliżał do siebie dwie powierzchnie stawowe, to ja będę zmniejszał sygnał na dysfunkcyjnych więzadłach i torebce. Natomiast jeżeli testuję na wskaźniku, to moje założenia są inne. Ja chcę ten sygnał zwiększyć jeszcze bardziej dorzucić do pieca. Czyli jeśli chodzi o właśnie tematy stawowe, to ja będę zbliżał do siebie struktury, będę jeszcze bardziej obciążał stawy, a jeżeli chodzi o torebkę, więc na to ja będę jeszcze bardziej obciążał poprzez rozciągnięcie. Tak więc dokładnie musimy wiedzieć, jak obciążyć jakąś strukturę.
Więc to może być bardzo fajna interpretacja tego, dlaczego na długiej dźwigni Wam coś nie działa, a na krótkiej Wam na przykład działa. Wtedy możecie sprawdzić, co się z tym łokciem dzieje. Oczywiście to może nie być tylko łokieć. W ten sposób możecie sprawdzić sobie obszar stawu kolanowego, biodrowego, stopy. Po prostu możemy dźwignię wydłużyć albo skrócić, ale najczęściej się testuje właśnie dla stawu łokciowego i dla stawu kolanowego. Bo tutaj oczywiście ta dźwignia może być bardzo długa albo dużo krótsza. Kolejna rzecz, jak może tu dźwignię wydłużyć albo skrócić. Zrobimy sobie na przykładzie kręgosłupa, co już nie będzie takie oczywiste. Zobaczymy, co się dzieje na talii, jeśli chodzi o przednią taśmę. I teraz tak, mięsień brzucha my dużo częściej testujemy w pozycji leżenia, bo jest to pozycja lepsza dla pacjenta, jest to pozycja trudniejsza do kompensowania przez pacjenta i jest to pozycja, od której powinno się zaczynać, dlatego że jak pacjent jest w stanie w pozycji leżenia dobrze zaktywować mięśni, to w pozycji siedzenia będzie też to trudne. I teraz sytuacja jest taka, jeśli chodzi o mięśnie brzucha, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby testować je z zachowaną rozrzędźwiową, czyli taką fizjologiczną w miarę pozycją dla tego obszaru. Utrzymaj sobie taką pozycję i teraz tak, nogi są złączone. Tu pada często pytanie, czy stopy powinny wisieć, czy nie. To zależy, bo w niektórych sytuacjach może być tak, że one Wam mogą pomóc niektórym pacjentom, a w niektórych przeszkodzić, więc oczywiście dobrą opcją by stosować sobie tak i tak. Szczególnie w sytuacji, kiedy ktoś miał problemy ze stopami pod kątem urazu stawu skokowego, jakiejś dysfunkcji w stawie skokowym, jakieś złamania kości śródstopy i tak dalej, to wtedy można pobawić się w tych dwóch wariacjach. Więc tak, lordoska zachowana, robimy sobie X przed ramion tutaj i teraz tak. Na początku sprawdzimy sobie, czy ten obszar przednia ściana nam działa. Więc zasada jest taka, jedną ręką stabilizuję sobie dystalną część kości udowych, jestem gdzieś tam nad rzepką, drugą rękę biorę sobie w ten X przed ramion, trzymaj i sprawdzam sobie, czy natalia jest w stanie ten obszar obciążyć. Też sobie obciążam od niewielkiego napięcia, większego, 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 ale słuchajcie, to trwa krótko, tak? Czyli ja ten test cały robię dosłownie 2-3 sekundy, żeby pacjent poczuł, żebym ja poczuł, jaka to jest odpowiedź, ona powinna być wprost proporcjonalna do siły, którą wprowadzam. No i się okazuje, że to jest nieźle. Oczywiście jak jest nieźle, to ja nie wiem, czy ten mięsień działa prawidłowo, czy może go napięcia jest za dużo, aczkolwiek z ilością praktyki można to poczuć. Utrzymaj taką pozycję? Dobra. I teraz zrobimy sobie manipulację na wrzecionka. Testuję sobie przód brzucha, więc na mięśniu prostym brzucha sobie zrobimy. Utrzymaj taką pozycję i jak widzicie, tutaj Natalia nam od razu słabnie. Więc ten mięsień znowu działa prawidłowo, jest w stanie się napiąć, jest w stanie się rozluźnić cudownie. Ja mogę, słuchajcie, wydłużyć sobie tą dźwignię, bo oczywiście kręgosłup jest tak, że my możemy izolować, na przykład przez to, że brzuch pracuje sam, chce coś zrobić, ale na przykład często jest tak, że on pracuje razem, na przykład ja chcę coś schylić się, tak? Więc wtedy pracuje szyjny, piersiowy, lędźwiowy, cały kręgosłup, czyli i mięśnie szyi, i mięśnie brzucha. Z klatki piersiowej z przodu się dużo nie dzieje, bo jest tak naprawdę powieść mostkowa głównie, która jest takim transferem sił szyja-brzuch. Zrób sobie teraz taką pozycję, lordoska zachowana. I słuchajcie, teraz sobie przeniosę trochę i będę pchał nie tutaj, tylko będę pchał wyżej. Zobaczymy sobie, trzymaj taką pozycję, trzymaj, trzymaj, trzymaj. I zobaczcie, na talii jest to trudno utrzymać. Moglibyśmy spodziewać się, że po prostu ona ma problem z szyją. Może tak jest. Ja mogę sobie sprawdzić, czy ten problem z szyją rzeczywiście jest. Trzymaj taką pozycję. Nie pozwól. Trzymaj, trzymaj. I zobaczcie, tutaj działa to nieźle. Robię sobie odruch ucieczki. Trzymaj. I to działa nieźle. Ona jest w stanie odpuścić, tak? Odruch ucieczki jest taką alternatywą dla manipulacji na przykład nerwowo-mięśniowe. Na szyi zrobię go dlatego, że po prostu będzie ciężko stosować głębokie zginacze, długi szyi, który jest na trzonach kręgów szyjnych. No, jest to ciężkie zrobienie przez manipulację na wrzeczniach krowomięśniowe, bo pacjent może czuć jakieś wrażenie podduszania się, może być to ciężkie w ogóle do znalezienia, więc odruch ucieczki jest tutaj taką techniką z wyboru. Więc teoretycznie sam brzuch, słuchajcie, działa nieźle, sama szyja działa nieźle, razem działa kiepsko. Dlaczego? Że mamy problem jakiś z integracją tego. A może mamy problem właśnie w obszarze tutaj powięzi mostkowej. Zrób sobie jeszcze raz taką pozycję. Utrzymaj tak. I ja spróbuję tą siłę przełożyć nie tutaj, ale troszeczkę wyżej, tak? Utrzymaj, nie pozwól. Znaczy, i tu jeszcze jest trudniej, tak? Czyli trzymaj, trzymaj, nie pozwól. Czyli gdzieś mamy problem w obszarze tutaj górnego otworu klatki piersiowej.
po więzi mostkowej, może jakieś napięcia w obszarze tutaj samego mostka. W porządku to jest? No niekoniecznie, troszeczkę sztywności tutaj mamy. Więc się okazuje, że ten łącznik jest problematyczny. I to dopiero wyłapaliśmy, a właśnie kiedy chcieliśmy troszeczkę rozszerzyć na dłuższej dźwigni, więc kolejny bardzo fajną rzecz, którą możecie zaaplikować, jeśli chodzi o badanie kręgosłupa, bo to Wam działa nieźle, to Wam działa nieźle, ale to nie. Ale może być oczywiście taka sytuacja, że po prostu szyja działa gorzej. Tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli chcecie wykorzystywać właśnie test nerwowo-mięśniowy i taki sposób myślenia w swoich gabinetach, a jeszcze tego nie robicie, to zapraszamy Was oczywiście na kurs neurologii i terapii, gdzie takich niuansów, takich case'ów mamy bardzo dużo na przykładzie kursantów, ale też pacjentów z zewnątrz i można sobie to praktykować. A oczywiście mam nadzieję, że wykorzystacie sobie to, co było w kursie w Waszych gabinetach, w pracy z znajomymi i po prostu dacie mi znać w komentarzach, co po prostu tutaj wydarzyło się i czy to się sprawdziło, że na przykład raz stosowaliście coś na długiej dźwigni i Wam na przykład coś nie działo, a później na krótkie było cudownie, albo na przykład ta technika z kręgosłupem i myślenie w ten sposób sprawdziło się i dzięki temu znaleźliście przyczynę problemu u Waszych pacjentów. Zrobiliście i było cudownie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Myślak, neuroterapeuta i oczywiście na sali szkoleniowej. Do zobaczenia. Trzymajcie się.